Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, składam wniosek formalny w imieniu klubu koalicyjnego Lewica o zwołanie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów celem przedyskutowania zmian w harmonogramie dzisiejszego posiedzenia, to znaczy przeniesienia dyskusji dotyczącej sprawozdania z Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która debatowała nad drukiem 69 i przeniesienia tej dyskusji nad tym sprawozdaniem na następne posiedzenie Sejmu. Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, to co się wydarzyło wczoraj podczas Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka woła o pomstę do nieba. My dzisiaj skończyliśmy pracę o 5:30 rano. Zatem nie było możliwości i nie ma możliwości dla kolegów i koleżanek, przynajmniej z mojego klubu, żeby zapoznać się z tym sprawozdaniem. To sprawozdanie pojawiło się chyba 2 minuty temu na stronie sejmowej. To jest ustawa fundamentalna, ustawa ustrojowa, projekt, który wkracza w podstawowe funkcje działania państwa. I my mamy w takim szybkim tempie procedować nad tym sprawozdaniem. To jest pogwałcenie wszelkich zasad techniki czy pracy nad projektami ustaw. Ta ustawa w sposób fundamentalny zmieni filozofię działania polskich sądów. Podporządkuje te sądy władzy wykonawczej, zaknebluje usta polskim sędziom, połamie im kręgosłupy. Nie możemy w takim trybie, w trybie kilkunastu godzin debatować i procedować nad tym projektem ustawy. Zatem proszę o uwzględnienie mojego wniosku formalnego. Dziękuję.